Cieszyn, 31 grudnia 1946 roku. Mój kochany Bystry, nie inaczej, ukochany mój, najdroższy mój ukochany, jak to wyrazić słowami? Wyobrażam sobie, że to moje spojrzenie wtedy tam zamieniło ciebie w człowieka z marmuru, w srebro i złoto, czy tylko w szary głaz. Szukam dla siebie usprawiedliwienia, szukam szczególnie teraz w tych ostatnich dniach odpowiedzi na pytanie, czy jestem winna, czy jednak nie. Siedzę w więzieniu, już nie wyjdę na wolność. Nie musieli mnie nawet pytać. Krzyczałam, że współpracowałam z podziemiem. Sypiałam z partyzantami, mam broń i jestem z siebie dumna. Po co bym miała się starać o wyjście na wolność? Wolności nie ma. Ciebie nie ma. Była u mnie twoja matka. Oficjalnie ogłoszono, że zaginęłaś prawie rok. Szukano twojego ciała. Przyniosła mi gazetę. Nasz kochany syn, mąż, bohater, Bystry, zapadł się pod ziemię. Niektórzy musieli zeznawać. Wszyscy zgodnie powtarzali. Był w mieście, szedł w stronę swojego domu, słońce zachodziło, zamknęły się za nim drzwi, chwilę później nastała noc. To był ostatni raz, kiedy widziano Bystrego w mieście, ale ja widziałam cię jeszcze później. Nikt mnie o nic nie pytał, nikt nie pytał o zdanie twojej żony, nikt nas nigdy o nic nie pytał, zawsze tylko było nam mówione. Zbyt wiele dni tajemnica została niewypowiedziana, teraz prawda nie może wyjść na jaw. Tak jest z prawdą. Mów, zanim zaczniesz myśleć jako mężczyzna z nią, jak ze śmiertelnym żonem. Pamiętam dzień, kiedy wszyscy musieliście opuścić Skoczów. Kto nie zdążył, wyniesiony w mieście, zostały tylko kobiety i dzieci. Chowaliście się po lasach. Zosi, kazałam siedzieć w domu, siedź tu i gotuj, bo może ktoś u nas szukać schronienia. Ja nie lubię gotować, zawsze mi się mówi, co mam robić. Ja bym chciała mieć własny pokój, w nim się zamknąć i uczestniczyć. Poszłam was zawiadomić, że w tej chwili będziemy waszymi żołnierkami, łączniczkami, czym tylko byście chcieli, ale tego ostatniego już nie mówiłam. Tak na mnie patrzyłaś tymi swoimi oczami, Bystry. Kim ty naprawdę byłeś? Zosiu, niepotrzebnie mi tutaj się przypominasz. Jestem zajęta. Piszę list, którego nigdy, nigdy nie przeczyta. Ty zaraz wyjdziesz na wolność, bo jesteś dziewicą. Ubecy oskarżyli mnie o bliską zażyłość z partyzantami i uprawianie z nimi stosunków seksualnych, ale ginekolog orzekł, że jestem dziewicą. Zosiu, zostaw mnie, proszę. To są moje ostatnie chwile. Ty zaraz wyjdziesz na wolność. Może lepiej byłoby bohatersko zginąć. Lepiej byłoby urodzić się jedynaczką, gdybym mogła, to bym się urodziła. Gdybym przez całe życie nie musiała być czyjąś starszą siostrą, jakoś bym sobie poradziła. Tak. Ale nie o tym tutaj chciałam pisać do ciebie, nie o tym, Bystry. Zosia opowiedziała mi o filmie Filadelfijska historia z Kathy Hepburn i... Cary Granta. Właśnie. Światowa premiera, grudzień 1940. Wtedy przyjechali Włosi. Jesień 1940. Mokro i szaro, dla mnie coś pięknego w powietrzu się unosi jako pary z podgrzewanego wina. Na rozgrywki piłki nożnej, organizowane przez Niemców, do Skoczowa przyjechała drużyna z Włoch. Tak sobie to nazywaliśmy, pamiętasz? Woleliśmy wierzyć, że to tylko gra. Było słychać ich śpiew. Śpiewanie, jedzenie, całowanie, tylko tyle. A ty zamiast rozmawiać z nieżywym Bystrym, to mną byś się mogła zainteresować. Zosiu, proszę cię, to są moje intymne wspomnienia. To są moje wspomnienia. Moje. Pamiętam ten dzień, bo wtedy pierwszy raz jadłeś mi z ręki. Dałam ci pierogów z kaszą, a ty uśmiechnęłaś się do mnie. Nie było talerzy. Dotykałeś właśnie ustami mojej dłoni, kiedy usłyszeliśmy wystrzał.
Chciałabym w tamtym dniu, w lesie, z twoimi ustami na mojej dłoni zatrzymać się na zawsze. Jesień 1940. Mecz się rozpoczął. One tak piszczały.